Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Denko, czyli będę mówiła o kosmetykach, które kupiłam i zużyłam. I oczywiście zacznę od pielęgnacji. Zacznę od włosów i tutaj mogę polecić taki bardzo dobry szampon z firmy Altera. To szampon zwiększający objętość włosów, dla włosów cienkich i łamliwych. Ja go kupiłam może nie ze względu na to, co tu pisze, bo ja mam te włosy grube, ale dlatego, że on nie zabiera żadnych silikonów, parabenów i SLS-ów. Widziałam, że ktoś go polecał, nie pamiętam, czy to było na YouTubie, czy na Instagramie, dlatego go też między innymi kupiłam. Kupiłam już drugi też z Altery i one są naprawdę bardzo dobre. Po użyciu tego szamponu, jak spłukuję, to te włosy są takie szorstkie, czyli są takie naprawdę wymyte. Także bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdzał, mogę go polecić i są stosunkowo niedrogie. Oczywiście jak szampon, to potem stosuję maski. Miałam maski z różnych firm. Kiedyś kupiłam tą z Fructisa. Ona była naprawdę dobra, tylko że one są stosunkowo drogie. Więc naprawdę miałam ją chyba raz tylko. To była jakaś promocja w Biedronce, jeśli się nie mylę. Bardzo pięknie pachniała. Jeszcze pachnie opakowanie. Te włosy były takie nawilżone. Widziałam to, że były trochę takiej lepszej kondycji. Ja ogólnie z Garniera lubię wszystkie inne też kosmetyki. Oczywiście stosuję także farby od Garniera. Także naprawdę ona mi się bardzo dobrze spisała. Polecam. Następna maska, którą uwielbiam. Te maski z serii Gliskur od firmy Schwarzkopf są naprawdę bardzo dobre dla moich włosów. Bo ja mam włosy grube i takie trochę lekko kręcone. Ta maska mi się bardzo dobrze spisała. Naprawdę. To jest maska wzmacniająca 2 w 1 z płynną keratyną i czarną perłą. Naprawdę była bardzo dobra i dobrze mi się spisała. Teraz może przejdę do twarzy. Ja już nie będę wspominać, ile zużyłam opakowań tego płynu micelarnego. To jest płyn micelarny od L'Oreal dla skóry suchej i wrażliwej. I naprawdę on mi się rewelacyjnie sprawdza. Oczy mnie po nim nie pieką. Mogę trzeć i nic się po prostu nie dzieje. Świetnie zmywa makijaż. Naprawdę to jest mój ulubieniec, jeśli chodzi o płyny micelarne. Kiedyś kupiłam w promocji w Rossmanie ten płyn micelarny z serii Camellia Oil. Jak wiecie, ja uwielbiam tą serię i mam różne kosmetyki z tej serii. Natomiast nigdy nie miałam płynu micelarnego. Akurat nie mogłam dostać tego od L'Oreala, no i skusiłam się na ten płyn micelarny. Był naprawdę bardzo dobry. Też ładnie zmywał makijaż. Też nie podrażnią moich oczu, także naprawdę bardzo dobrze mi się spisał. To jest luksusowy płyn micelarny do mycia i demakijażu. Zawiera w sobie olej z kameli, kwas hialuronowy i woda różana. Także to dobry i naprawdę bardzo go polecam. Po zmyciu twarzy wodą micelarną oczywiście używam jakiegoś środka do zmycia tych miceli i używam do tego oczywiście wody. Tutaj pokażę Wam z Liren taki żel do mycia twarzy Make Me Fresh i to się nazywa Yuzu Olej z Moringi. Bardzo dobry. On był taki owocowy właśnie, bo tu pisze owocowy żel, pachnący cytrusami. Mi akurat to odpowiadało. Ja bardzo lubię cytrusy, więc nie miałam żadnego problemu z tym żelem i naprawdę bardzo żałuję, że już go nie ma. Świetnie zmywał te micele, tak oczyszczał skórę. On zawiera 93% składników pochodzenia naturalnego. Jest przeznaczony do cery suchej i normalnej, ale dla mojej suchej skóry był rewelacyjny, także bardzo polecam. Jak zmyłam te micele i użyłam do tego celu żelu, to potem użyłam tego tonika. Ja naprawdę kupuję je od lat. Odkąd tylko pojawiła się firma Biotanik Expert w Rossmanie, to zaczęłam kupować właśnie ten tonik. Nie wiem, ile lat go używam. Póki pierwszy raz nie wypróbowałam tego tonika, to teraz cały czas po niego sięgam i w tej chwili mam nowe opakowanie, więc on u mnie non-stop dyżuruje. To jest różany tonik oczyszczający. On ma w sobie takie kwasy, które rozpuszczają martwe naskórek. One działają na skórę, ale bardzo delikatnie. Jak pryskam nim, to jest różany zapach. On się rewelacyjnie sprawdza, także bardzo go polecam. Natomiast rano, przed nawożeniem kremu, używam od Liren taki hydrolat z róży damasceńskiej. Jest to mój ukochany hydrolat, bo już naprawdę różne stosowałam, ale zawsze do niego wracam i w tej chwili też go mam. Najpierw spryskuję nim całą twarz, potem używam albo jakiegoś serum, albo jakiejś emulsji, albo bardzo często olejku, który właśnie mam w tej chwili, olejek ze słodkich migdałów i smaruję nim twarz na mokro, na hydrolat i
dopiero wtedy krem nakładam. Rewelacyjny, przepięknie pachnie, jak spryskuje twarz, pachnie różami. Można go dostać na promocji w Rossmanie bardzo często. Kosztuje niedużo, a sprawdza mi się rewelacyjnie. I nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tego hydrolatu. I oczywiście teraz przechodzę do kremów. A kremów zużyłam bardzo dużo. Nie pamiętam z jakiego to jest okresu, bo miałam po prostu całą siatę tego wszystkiego. Ale zacznijmy od tych moich najulubieńszych. Evelyn Cosmetics Biotanic Expert. To jest krem na dzień i na noc z wyciągiem z lnu. Rewelacyjny krem, który mnie nie uczula, nie uczula moich oczu, nie podrażnia ich. Przetestowany także na osobach, które miały skórę bardzo wrażliwą i bardzo uczulającą taką i ten krem spisuje się bardzo dobrze. To jest mój ukochany krem, stosuję go przeważnie na noc, na dzień rzadko. Mam inne kremy do tego celu. On jest taki bogaty, treściwy w składzie i bardzo odżywia moją skórę. Kiedyś były w Biedronce, później zniknęły z Biedronek. Kosztuje grosze, a jest bardzo dobry i naprawdę sprawdza mi się świetnie. Także polecam. Drugi z tej samej serii, nigdy wcześniej go nie miałam, z wyciągiem z olejku kokosowego. Bardzo dobry, chociaż on nie był aż tak bardzo nawilżający jak ten z lnu. Też go używałam przeważnie wieczorem. Gdybym miała wybierać ten z lnu i ten, to jednak ten z wyciągiem z lnu bym wybrała. Następny krem, po który sięgnęłam, dlatego że nie wyglądem przypomniał mi ten z Eveline i pomyślałam sobie, że może to coś jest ciekawego, aloe vera niestety nie sprawdził mi się. Miałam wrażenie, że nakładam wazelinę dosłownie. Nie był drogi, bo też chyba kosztował około 10 zł, ale już więcej nigdy po niego nie sięgnę. No i oczywiście coś, co bardzo lubię, tak jak już mówiłam, seria Camellia Oil od Bielendy. Uwielbiam tą serię i tak jak mówię, miałam różne kosmetyki. Wcześniej Wam pokazywałam płyn micelarny, a tu mam właśnie krem pod oczy. Bardzo dobry. Jak tylko widzę z tej serii coś, jak jest na promocji szczególnie, to kupuję. Ta seria dla mnie jest rewelacyjna, bardzo dobrze mi się sprawdza. Dla mojej suchej skóry jest idealna. To jest luksusowy krem odmładzający pod oczy. On zawiera w sobie olej kameliowy i jeszcze zawiera kwasy omega-9. Oprócz tego jeszcze ma witaminy A, B, C i E. O wysokiej aktywności antyoksydacyjnej. Także naprawdę jest bardzo dobry, także bardzo polecam. O czym zapomniałam, to jest serum Kuracja Młodości. Odbudowujące serum przeciwzmarszczkowe dla cery dojrzałej i również wrażliwej. Naprawdę bardzo dobrze mi się to sprawdziło. Jak to widać z wyciągiem ze śluzu ślimaka. Ja ten ekstrakt ze śluzu ślimaka uwielbiam, bo to jest idealne dla mojej skóry, dla mojej suchej skóry. Dlatego ja bardzo często wybieram te kosmetyki do pielęgnacji, zwłaszcza właśnie z tym ekstraktem ze śluzu ślimaka. Co on tu jeszcze zawiera? Allantoinę, która stymuluje regenerację naskórka, proteiny, które odżywiają, wygładzają, kolagen i elastynę i też witaminy A, C i E. Także bogaty skład i naprawdę był bardzo dobry. Także szybko go zużyłam. Jeżeli coś zobaczę z tej serii ze śluzem ślimaka, to na pewno będę też kupować, bo uwielbiam. Ten krem sprawdza mi się rewelacyjnie. Już nie pamiętam, ile mam w tej chwili tej opakowań. 5 opakowań widzę. Jak zużywałam, to wkładałam do torby i jakoś jeszcze tego nie sortowałam. Dopiero teraz przed nagraniem przesortowałam to wszystko, także mam innych opakowań chyba 5. To jest wszystko właśnie ten sam krem. Także widzicie, w jakich ilościach ja go używam. Jeżeli tylko jest na promocji, to ja go kupuję. W normalnej cenie nie, dlatego że jest dla mnie za drogi. To jest ekspert wieku, przeciwzmarszczkowy krem odżywczy z SPF-em 20 na dzień. Zawiera także witaminy B3, B5, E i olejek kameliowy też. Także dlatego bardzo go lubię. Naprawdę on mi się rewelacyjnie sprawdza, ten krem z L'Oreal. Fantastycznie nawilża, wygładza tą moją skórę. Także bardzo go polecam. To jest bardzo dobry krem i ja bez przerwy po niego sięgam. Jeżeli tylko widzę, że jest właśnie na jakiejś promocji, to wtedy kupuję. Bo jest naprawdę bardzo dobry. I jak widzicie, ja kupuję 70+, dlatego że ten krem, ten przeznaczony dla skór 70+, jest odpowiedni dla mojej skóry. Ja nie patrzę na wiek, tylko patrzę na to, czego moja skóra potrzebuje. A to jest właśnie idealny krem dla mojej skóry. Następny krem z Perfekty to jest B3 Forte z 5% niacynamidem. Bardzo dobry.
też mi się bardzo dobrze sprawdza ten krem z Perfekty. To jest krem na dzień i na noc. Ja go używam na dzień. Na noc używam ten z wyciągiem z lnu. Natomiast na dzień używam różne kremy, tym między innymi ten z Perfekty. Bardzo dobrze mi się sprawdzał, naprawdę. Po tym kremie moja skóra była nawilżona cały dzień, nie odczuwałam jakiegoś takiego podrażnienia czy jakiegoś dyskomfortu, także bardzo dobrze mi się sprawdzał i na pewno jeżeli jeszcze będzie, to będę po niego sięgać, także polecam. No i zostały mi dwa kremy z Bielendy. Jeden to jest Royal Bee, to jest takim ekstraktem z królewskim mleczkiem pszczelim. Co on zawiera? Płynek pszczeli miód manuka, peptydy, anti-age complex. On jest zarówno na dzień i na noc. To jest dla cery dojrzałej i wrażliwej. Gdy moja skóra była bardzo fajnie taka wygładzona, napięta, bardzo dobrze mi się sprawdził ten krem. Także bardzo polecam. Następny krem również od Bielendy. To jest krem diamentowo-lipidowy, krem koncentrat przeciwzmarszczkowy. Odbudowuje, wygładza, rewitalizuje. Dla cery dojrzałej i również wrażliwej. No taką, jaką ja mam. Także też mi pasował ten krem, naprawdę on był rewelacyjny. 70+, tak jak mówię, ale ja nie patrzę jakby na ten wiek, tylko patrzę na skład, co zawiera ten krem i co jest dla mojej skóry najważniejsze. Ten krem zawiera w sobie pył diamentowy, który działa liftingująco, rozświetlająco, także naprawdę krem był dla mnie bardzo dobry i polecam go bardzo serdecznie. Do ciała został mi samoopalacz od Liren, espresso dla karnacji ciemnej. Coś dziwną mam za że jeżeli używam samoopalacza do karnacji jasnej, to mnie nic nie widać. Kompletnie. No może jakieś takie minimalne zabrązowienie, natomiast jeśli użyję do karnacji ciemnej, to ja jestem wtedy o wiele mocniej opalona, więc ja zawsze biorę do ciemnej karnacji, mimo że mam jasną. Bardzo dobry. Przepięknie pachnie kawą. Przepięknie. On w ogóle nie ma zapachu takiego zwykłego samoopalacza, który po prostu śmierdzi, a nie pachnie. To jest taka pianka, ja go nakładałam na rękawice i rozsmarowywałam po całym ciele. Na twarz też go często używam, natomiast już nie rękawicą, tylko pędzelkiem takim zbitym. Naprawdę bardzo dobrze mi się spisywał. Mam już kolejne prawie kończące mi się opakowanie, więc ciągle je używam non-stop i jak tylko widzę, to kupuję, także wam polecam. To dostałam od mojej bratanicy w prezencie z jeszcze jakimś balsamem, którego chyba nie zużyłam, dlatego go tu nie mam. Natural Body Mist, naturalna mgiełka do ciała. O zapachu korzennej pomarańczy, bardzo ładny zapach był. Brązujący, rozświetlający samoopalacz, to była taka emulsja. Tylko niestety miał strasznie dużo brokatu. To był po prostu jeden brokat. Nie wiem po co oni dali, bo on naprawdę bardzo fajnie opalał. Bardzo szybko ten spryskiwacz się zapchał, więc musiałam go niestety rozkręcać i to wyciągać jakoś tak, żeby to go nałożyć. To było za gęste, żeby to można było właśnie spryskiwać. Teraz produkt do higieny intymnej od Ziai. Intima dla kobiet dojrzałych, płyn do higieny intymnej z nagietkiem lekarskim. To jest rewelacyjny płyn dla mnie. Naprawdę, on tak cudownie nawilża strefy intymne, że naprawdę uwielbiam go. I teraz cały czas u mnie dyżuruje w łazience. Cały czas po prostu go używam. Ja go zauważyłam w aptece, jak wykupywałam receptę i naprawdę jak tylko spróbowałam, to jestem zachwycona nim. Tak nawilża, że po prostu jeżeli nic innego takiego nie spotkałam, żeby tak nawilżało. Fantastyczny. Ziołowy płyn do higieny intymnej przeznaczony szczególnie dla kobiet dojrzałych w okresie menopauzy. Zawiera ekstrakt z nagietka lekarskiego, kwas mlekowy, prowitaminy B5, depantenol i nie zawiera mydła. Także naprawdę rewelacyjny. Polecam wam bardzo serdecznie. Balsam do ciała. No ta seria od Eveline, on cały czas jest u mnie jakby zużywana, bo naprawdę są bardzo dobre. To jest Eveline Cosmetics, Body Care Expert. Z tej serii mam bardzo dużo tych różnych balsamów. Już naprawdę resztę wyrzuciłam po prostu, bo ile mogę pokazywać tych balsamów? Ale mam bardzo różne. Ja kupuję je w Biedronce przeważnie. Przeważnie. No chyba, że w Rossmanie gdzieś widzę, na promocji są tańsze, no to wtedy kupuję. Ale przeważnie kupuję w Biedronce. One gdzieś tak, nie wiem, około 15-17 zł kosztowały. Nie wiem jak teraz.
bardzo dobrze nawilżają. Ten akurat zawierał olejek arganowy i bardzo dobrze mi się spisywał. Co on tu jeszcze zawiera? Kwas hialuronowy, algi i centella asiatica. Bardzo dobry kompleks właśnie witamin też ma. Także naprawdę rewelacyjny ten balsam był i ja naprawdę je uwielbiam. I tak jak mówię, zużyłam w ilościach hurtowych. To mogę naprawdę polecić. Pasta do zębów, którą uwielbiam i używam od wielu lat, to jest Colgate. Ja używam pasty wybielającej, dlatego że ja piję herbaty owocowe, które barwią niestety zęby. Ja nie mam zębów białych. Ja mam zęby kremowe. I gdybym w ogóle ich nie wybielała, no to byłyby jeszcze ciemniejsze, więc staram się je zawsze wybielać i używać do tego celu past właśnie wybielających. Tym razem kupiłam pastę z aktywnym węglem, jednak ona mi się nie spisała. Ja uwielbiam tą serię One, czyli z takimi kropeczkami stanem wybielania. I właśnie One jest najlepsza dla mnie pasta, ale jej nigdzie już prawie nie mogę dostać. Mam z tej samej serii Max White, ale niestety te inne już nie są takie jak tamta. Te już mi tak nie wybielają tych zębów. Ta mi się tak nie spisała. Poza tym była czarna i bardzo nie lubiłam tego efektu. Oczywiście jak wypłukałam zęby, no to tak, ale umywalka często była pobrudzona przez tą pastę. Musiałam ją domywać z tej pasty. Nie podobała mi się ta pasta i chyba raczej już więcej nie sięgnę. Moi drodzy, to koniec tego denka. W końcu będę mogła to wszystko wyrzucić. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby segregować odpady. To wszystko, moi drodzy. Wiem, że niektórzy czekali na tą serię. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do miłego. Pa!